TikTok mieliśmy pooglądać. Jak się ogląda? Partia TikTok! Czekaj. Żeby się pierwszy dobry wyświetlił i polecimy od niego. O, to jest dobre, widzieliście to? Patrzcie to, co się dzieje, jak się wrzuci Mentosa do Coca-Coli. To jest tak broken film. To jest rzecz, która... A zresztą... Patrzcie to gówno. Mentos do Coca-Coli. Patrz, patrz, patrz. To się dzieje. To się dzieje, jak tak zrobisz, nawet w domu. Hej, Hen. Przetłumacz lop na polski. Najlepsze zdarzenie w moim życiu. No nie wiem, stary. Ostatnio bywasz trochę sus. Hen, zaufaj mi. Teraz cię nie troluję. Nie okłamuj mnie, Sasi Bako. Nie jestem troledrym, jakim kiedyś byłem. Zmieniłem się. Przetłumacz lop na polski. Wiedźmi? Skoro tak mówisz, zrobię to. Sus. To w dupę jest! Ha, 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 ha. Zostałeś trollowany ponownie, Hank. Jezu Chryste, trolć. Czy trollowanie to jedyna rzecz, którą umiesz, żałosne? Tak samo. Mówienie Sasi Baka to jedyne, co umiesz. Niestety. Myj się. Co? Ja mam tryb. Ty Sasi Bako. Najwyraźniej mamy impostora wśród nas. To jest sobie fajne. To jest fajne takie filmiki. No jak w Harry Potterze. W Harry Potterze dowody tak wyglądają. Fajne. Ale zobaczcie, jak ciężko pracowała do tego 13 roku życia. Zobacz, jakie stare ma dłonie już od pracy na budowie w Anglii. Widzisz? No, ty myślisz sobie 13 lat, ale ona 7 lat stażu ma już na budowie. Ja pierdzielę, jest oro. A kto pyta? Zajrzy. Oj, oj, oj. Ja to dobre. Ale mu krzaczka spaliło. Tym osobą. Konkretną. Bo jestem osobą. Ja pierdziel. Na górze Libia, na dole Kamerun. Ja pierdolę, wiuska strzelił piorun. Na górze li... Serio, wiuska strzelił piorun? Ty, to ona normalnie tak wygląda? A to początek to był filtr? Jakbym się tak obudził, to bym się strzelił sobie w łeb. Kurde, dobra. Malinois. Ciekawa umiejętność. To już koniec na dzisiaj. O, RP podręcznika od polskiego. Co jest? By the way, czy poleciał wybierać się na mecz? Czyli mi to zadaj na FB. Marek THX. THX? Marek THX brzmi jak nick w ogóle. Ty, THX już siedział w od kilku lat. Serio? I to wpieprzyli do podręcznika i są aż tacy opóźnieni? Jaki to jest delay, chłopie? Jak widzicie, S-line. Jak widzicie, jeszcze tu wam pokazuję tego typu. Co? Ale ma bluzę. Tego typu ten. To jest skóra. Z jakiejś filmy?
SLA tego. Oglądała film. Help. Lepszym TikTok wymyślił, jakbym to nagrywał. Bym otworzył i nasrał na podręcznik. Nie uwierzysz, że istnieje część 10. To jest ten, co mózgu nie ma. Nieważne, zobaczmy, co tym razem wymyślił. W wyszukiwarce wpisujemy Wider i wchodzimy w pierwszy wynik. I jest to strona, gdzie za darmo obejrzymy mnóstwo najnowszych filmów oraz seriali. Przykładowo mamy tutaj Nie oddychaj 2, które dopiero było w kinie. Nie oddychaj akurat! Nie złe dymy. Ja pierdziel. Czym? W wodzie? Z butami z cementu? A co ci da za 5 pasów, Tico, jak umrzesz, jak nawet stukniesz w cokolwiek? Ty, ale Tico jest ogólnie fajne, bo to auto z 200 zł kosztuje. O co chodzi z tymi gifami? Abyś podołał swoim zadaniom, Dread. No to oglądaliśmy. Musisz stać się nową istotą. Obdarzę cię częścią mojej kosmicznej mocy. Nie. Co? Bawiliśmy? Widzę, Greg, dobrze. Cały łebku. Powstań! Ale nie dojebałeś, kurwa. A więc ruszaj, mój srebrny breku. Przestrzeń cię wzywa. Fajna. Taką zabawkę ktoś zrobił? Ole w dupę creepy. Ja pierdzie, to jest creepy. Cudo wykonanie. No za co mają ci goić? Za picie piccolo w dupę po rypańcu? Ty pierwszy z tej gówno aplikacji. Przed starym jak ucieka, to ma sens. W to mi się podoba, żebym followa dał. No to tak krótko. Komu się chciało to robić? Śmieciu w dupę, nie zasz GTA San Andreas się nie wypowiadaj, szmato! Cię ubił! W tibi! Śmieciu w dupę! Ofinasi ferb. Nie wystarczył pan poczucie rytmu. Ja pierdzie... Nie no... No nie mogę tego oglądać, no ja pierdzielę, no... Widzowie... To jest złodziejstwo. Pójść to? A ja jednak inne zdanie mam. Stempel boom, książka tu i już mam na niego drugi, więc poczucie rytmu nadal pan ma. Bladego pojęcia nie mam o czym mówić, że poczucie rytmu mam jak ten brat. Typowy widz TikTok. Jak który się śmieje z takiego gówna. Tak wyglądasz, śmieciu w dupę. Bycie chłopakiem musi być łatwe. Ty tylko kłamiesz, lajkujesz zdjęcia półnagim dziewczynom i przeglądasz ogłoszenia z autami w wolnej chwili. Bycie laską musi być łatwe. Wystarczy, że wrzucasz półnagie foty do neta, cały ryj masz w tapecie, a w wolnej chwili tworzysz toxic TikToki. Ty, ale na poważnie ona takie zrobiła? Nie, no muszę odpowiedź zrobić, ale nie bierzcie tego do siebie. Bycie babą jest łatwe. Nie masz mózgu, więc nie masz problemów. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Nie bierzcie do siebie tego.
To tylko do tej szmuli powiedziałem, pieprzonej z internetu. Wszystkie inne mądre panie nie wezmą tego do siebie, bo są mądre, a wszystkie głupie wezmą do siebie, ale nie będą wiedziały co, bo i tak nie mają mózgu. Czemu w dupę z kajzerki się tort robi? Czemu z kajzerki tort? Serio jest tort? Czemu to tak gówniano wygląda? Stary nie kupił mąki na ciasto i co? A dlatego z kajzerki. Ja pierdziele, Boże. Ja pierdziele. To jest przerażające. Ha! Typie, no soczek wylałem. Odkupujesz mi soczek, śmieciu. Czy wiedzieliście, że klaun może zarobić aż do 80 tysięcy? Naprawdę ten typ tyle zarabia z TikToka? Liryczna chłosta. W wszystkim wylocie, gdzie wszędzie słońce świeci, papież jebie małe dzieci. Ja pierdzielę, no co to w dupę jest? Przepraszam Twitch, on powiedział co? Nic nie powiedział, bo to jest... To był tekst kultury i można tak mówić, ale oczywiście ja za to przepraszam, że tak zostało powiedziane, bo według mnie nie można. Kartki na dole, markery. Nic mi nie zrobią, bo mam żółte papiery. Jak ojciec, bo miły angiel ojciec, przygrymienia raz ojciec, przyżnik swojej zbyty. Fajne czy nie, ma talent? Skarbie, w bieli wyglądasz jak anioł, olśniewająca swym blaskiem, wiem, nie jestem ład... Trochę jak drugi Bednarek, no też z jaru spieprzony. Siema szpeku, to znowu za... Jak zarabiam na YouTube? Bez montowania! 6 kadolków. Okej, okay, okej, okay, wchodzę zaraz. Ale poradnik prosty. Dobra, jutro pierwszy film wstawiam. Followy polskiego Twitcha. Dobra? Kto na Polsce ma ten? Na amerykańskim TikToku popularna rzecz to jest, że kradą rzeczy ze szkoły? No w Ameryce w szkole jest co kraść. A w Polsce to co, kable ze ściany wyrwiesz? No chłopie, za dużo roboty. Ile jest miedź warta? 15 zł za kilo? Obrzydliwe komentarze niektórych mężczyzn. Poza tym, girl pięknie... Ja pierdziłem ci, zapieprzył ulepę szmato na odmułę. Co ty pieprzysz w ogóle? No nie wyrobię, przecież ty widzisz ten filmik? Ona mówi, że lubi mieć palce w dupie. W sensie... No, no, sama zrobiła. Przecież można to pisać pod tym. Pod innymi to rozumiem, że nie. Ale no ona sama tu napisała. To jest powód, żeby zacząć dyskusję. Fajnie. Co to? To ma 2 miliony. Ma talent. Ale ma talent! Fajno. Która najwięcej przeklina? Która ma największe powodzenie? Która najwięcej narzeka? To ta się do niczego nie daje. Która się z nieznajomym po imprezie? Która jest najzabawniejsza? Która będzie najlepszą ciotką dla twojego bobasa? Która jest na ten moment najszczęśliwsza? Która najwięcej imprezuje? Której znak zodiaku jest najlepszy? Która ma największe szanse, by zostać stripteaserką?
która najszybciej się denerwuje? Mam pistolet, dwa naboje. Dzięki, że wrzuciłeś Kingdom na Yeti po roku, jesteś wspaniały, nie ma sprawy. Miło mi. 500 ml. To ja oglądałem, jak Arnold Schwarzenegger robi proteinowego drinka, to on wziął normalnie w sokowirówkę i wpieprzył tam jakiegoś bourbona z pół litra, czy nawet całego. Ty myślicie, że on serio podpity na siłownię chodzi, czy na nim już jak ma 7 dych, to nic nie robi? Że pije tego i nic, i normalnie sobie ćwiczy. I on mówi tak, pije tą wódkę, bo rozszerza żyły i dzięki temu lepszą pompę ma, jak wyciska ciężary. W sumie Fivehead chyba, nie? No ale to jest, wiecie, to jest Schwarzenegger, to chyba ma wiedzę. Ja pierdź. Tyle. Ojojoj. Co tu się w dupę dzieje? To musiał stawka być, no panowie. Ja pierdzielę, dobra. Musisz pomóc. To wziąć? To wy udajecie, że pracujecie, że wszystko robicie! A wy chuja robicie! Ale ma talent. Dostałam twój list. Masz dowody? Podpisałeś się. Rzeczywiście. Napisałeś, że jesteś facetem idealnym. O którym większość zaledwie tylko mogłaby śnić. Czyli jaki? Wiesz. No właśnie nie. Bystry, dowcipny, zabawny. I to niby ty? Tak, to ja. Coś jeszcze? Cudownie jest być tym sławnym księciem półkrwi. Bo nikt tak na ciebie nie mówi. Tak? Tak. Dostałam... Dobra, odpieprz się od Snape'a, szmaciuro w dupę. Ja pierdzie. To już jest ostry, zryty beret. Ale fajne. Ty, a mógłbym taki zrobić sobie filmik, że Brad Pitt obok mnie siedzi teraz? Myślisz, że jest to możliwe? Jak tak, to w tym też takie rzeczy robił. Zarąbiste. Susy. No The Rock tutaj na czacie pasuje idealnie, tylko wchodzi tak. Do znajomych z Discorda, ona widziała kiedyś Discord Mods. Wpisz sobie Discord Mods w Google. Jak oni wyglądają? Ja bym się w dupę bał, że mnie wezmą i tak, opaskę na oczy, do mordy jakieś te i cię w piwnicy zamknę na 10 lat. Ja bym się bał. Mojżesz. Najbardziej przerażający psychopata XXI wieku. Niko wychowywał się w patologicznej rodzinie, był ofiarą przemocy. Miał zaledwie 7 lat, kiedy do szkoły przyniósł broń i wyrósł na psychopatycznego... Czy normalny w W 2013 roku zamordował 4 ludzi. Najpierw zastrzelił 2 facetów zwabionych do parku przez siostrę i kuzynkę Niko. Fajna rodzinka. Tydzień później zastrzelił kolejnego faceta, grali którego zresztą znał z więzienia. Ostatnia była kobieta, którą zastrzelił, gdy wracał... Mój życiorys? No jak w gierki grały, to zawsze tak robię. To może dobrze, że w USA się nie ur... Dobra. Podczas śledztwa Niko mówił, że mordował w imię egipskiego boga Apofisa. Na procesie wył i przemawiał w nieznanych językach. Biegli ocenili, że może mieć schizofrenię i chorobę afektywno-dwubiegunową. W oczekiwaniu na wyrok Niko dorwał się jakoś do żyletki, okaleczył sobie twarz, próbując wyciąć 3/6, no ale zapomniało mu się, że patrzy w lustro, prawie jak Sparta X. Rozciął sobie także język i penisa, tak żeby przypominały język węża.
Mimo to psychiatra orzekł, że nikomu nie miał świadomość tego, co robi i może być normalnie osądzony. No i dobrze! Ten został skazany na śmierć, natomiast wcale nie traci czasu. Jezu, pierwszy raz normalny psychiatra, a nie... O, jaki on jest biedny! Weźcie go do szpitala na 2 lata, a potem na wolność. Ale mu szkoda mi go, tata go bił. Porypany jesteś, chłopie. Bo ma narzeczoną wolontariuszkę fundacji wspierającej więźniów i ich rodziny. Kobieta mówi, że Niko ma uczucia i jest wrażliwy i inteligentny. Czyli on żyje? Na śmierć, natomiast wcale nie traci czasu. Bo ma narzeczoną wolontariuszkę fundacji wspierającej więźniów i ich rodziny. Kobieta mówi, że Niko ma uczucia i jest... Ty, to jest jak Joker i ta Harley Quinn, nie? Ale chore gówno. To oni istnieją. Je parle français. No. Fajne. Bandita, Jarina Buria. Kurwa i lubia so. Bandita, Jarina Buria. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę!